Od 3 tygodni gram w Pet Simulator X i od 3 tygodni prosicie mnie, abym zrobił huge jajo, czyli jajko, z którego wychodzą tylko huge pety. Dlatego poświęciłem całą dobę, aby na Trading Plaza zakupić odpowiednie pety, które dają punkty do tej maszyny, żeby stworzyć jajo. I koszt takiego jaja to około 100 miliardów gemów i jeszcze robuxy. Najważniejsze jest to, że tymi wszystkimi tradami wyszedłem na plus. I jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zrobić to jajko i trafić wymarzonego huge peta, to obejrzyj to do końca i zostaw suba z dzwonkiem. Widzowie, ten odcinek zaczniemy sobie dość nietypowo, bo popatrzcie. Dostałem tutaj kilka prezentów i każdego z was bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję, ale popatrzcie na to. Lubię Prestona wysłał 8 miliardów gemów. Co tu się dzieje? Ej, potwornie dziękuję. No, takie donejciki to ja szanuję potwornie, bo to nas zbliża do Titanic Peta. Odbieram teraz wszystko, ale mamy sporo kasy. I we wczorajszym odcinku udało, słuchajcie, nam się kupić właśnie tą flopę w wersji Golden. Jestem naprawdę mega zaskoczony, że serio nikt nie chce ode mnie kupić tego peta drożej niż ja to kupiłem. Słuchajcie, no wiadomo, wiadomo, każdy musi zarobić swoje, ale mogliby odkupić, co? My, widzowie, w tym momencie odbierzmy sobie tutaj prezencik, dlatego że tutaj lecą diaksiory, let's go. Ej, to mi się podoba. I teraz, widzowie, otworzymy sobie bajo jajo. Dawaj, otwieramy jajco i może huge pet. No nie, no, ej, raz mi się trafił huge pet i od tamtej pory już nie chcą mi się trafiać. No, Storm Dominus to może nie był najlepszy dropik na całym świecie, ale my możemy sobie śmiało, myślę, otworzyć jeszcze jedno jajo, ale dawajcie zrobimy to w VIP-ie. Być może, słuchajcie, w VIP-ie jest większa szansa. Myślę, że to tak działa, moim zdaniem totalnie nie. No i popatrzcie, nie rośnie nam jajco. I co wypadło? Kolejny Storm Dominus. Ej, te Storm Dominusy przydadzą się o tyle, że można z nich potem zrobić to jajo huge petowe. Ale popatrzcie, odbieram sobie 5 milionów diaksów i chciałem w ogóle zrobić jeden mały mikrotest. A mianowicie, czy słuchajcie, tutaj kopanie diaksów robi w ogóle robotę? Popatrzcie, w tym momencie mam niepełne 45 miliardów. Więc pokopmy sobie tutaj, słuchajcie, i zobaczmy, czy to w ogóle robi co... Jezus Maria, ale to jest tragiczne, słuchajcie. Kopanie tutaj nie ma absolutnie żadnego sensu. Popatrzcie, jak strasznie wolno to przybywa. Ja myślałem, że to coś da, a zaznaczyłem pety specjalnie z tymi, wiecie, enchantami diamentowymi. Ale to nie robi... Nie róbcie tego, widzowie. Tak czy inaczej, naszym zadaniem jest zrobić, słuchajcie, to huge jajo. I tutaj zbieramy oczywiście punkciki. Nauczyliśmy się już, że tak MPRBRB daje 2 punkty, więc jest to całkiem nie najgorszy pet. I mamy jeszcze tutaj Super Corgiego i on daje też 2 punkty, więc warto je kupować. Knifecuty i Storm Dominusy też, ale one dają po 1 punkt, więc trochę gorzej. I uwaga, mamy tutaj, słuchajcie, Corgich, tylko że to nie są Super Corgi, a Scary Corgi, więc one niestety nam się nie przydadzą. Tu jest MPRBRB za 6 miliardów. Czemu ludzie tu po tyle wystawiają? Nie no, bez jaj. Tutaj w ogóle mamy Grinchcata i chyba Grinchcat też się pod to łapał, ale niestety nie pamiętam, słuchajcie, ile on dawał, więc raczej nie będę w niego szedł. Widzowie, mamy tutaj Cloudcata i ja pamiętam, że on dawał chyba aż 2 znaki zapytania, więc słuchajcie, może byśmy w to zainwestowali. Co myślicie? Znaczy, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale możemy spróbować, no bo on kosztuje poniżej miliarda. Ej, dogadałem się z tym typem, słuchajcie, że za 850 milionów go kupię. Wydaje mi się, że to może być całkiem dobra cena o tyle, że ja nawet potrafiłem chyba sprzedać za miliard czasem. Okej, sprzedawałem je też taniej, zdarzało się oczywiście, ale teraz kupuję go, słuchajcie, za 850 milionów i zaraz zobaczę, ile on faktycznie daje tego... Yo! Banana! Pisaliście mi, że to podobno jest gigantycznie dużo warte i to trzeba kupić, tylko to kosztuje 350 miliardów, jakby, widzowie, rozumiecie, prawda? Jakby, ja wiem, że pewnie byłbym w stanie sprzedać to drożej, ale jakby, yo, dalej, mocna rzecz, no nie? A tutaj patrzcie, mamy aukcję na wiewiórę. Z tym, że wiewióra jest warta o 5 miliardów mniej, więc trochę słabo. Ej, ten sam ziomek dołożył mozaik Corgiego i to akurat też może być całkiem dużo warte, więc słuchajcie, dajmy mu trade'a i zapytam się, czy na przykład za miliard da radę to sprzedać. Dobra, zapytałem się, słuchajcie, czy da radę za 1 miliard. Ja wiem, że to pewnie jest warte trochę więcej niż miliard, ale jakby tutaj się udało, a to na pewno... 1, 2. Dobra, zapytamy się, czy 1,1 da radę. Ej, ale to jest targowanie się o 100 milionów. Dawaj, mordo. 1,15. Jedziemy. Każdy 50 milionów się liczy. Dawaj, mordeczko, musisz się zgodzić. Ja muszę mieć tego huge... Okej, dobra. 1,2. Niech mu będzie, no. Niestety, słuchajcie, tam się deal nie udał, ale być może uda nam się tutaj coś zrobić w tym miejscu, dlatego że tutaj ziomek ma właśnie pety, które by mi się przydały, te MPRBRB. Jakby były po miliard, to mógłbym to kupić, więc uwaga, zaproponujemy mu... Albo dobra, zobaczmy, co kogoś chce. Widzowie, udało mi się dogadać tutaj z typem, że kupię kota za 633 miliony. I to jest chyba całkiem spoko opcja, dlatego że 630 to nie jest jakoś taki
gigantycznie dużo. Tu natomiast gość ma, słuchajcie, hipomelo i te hipomelo bym na pewno chętnie kupił i potem sprzedał drożej. To by się przydało. Tutaj sobie oglądam też inne peciki i słuchajcie, no problem jest, naprawdę jest, słuchajcie, problem, żeby zdobyć dużo tych właśnie petów, z których zrobię jajco. Bardzo dużo straciłem na tym, że sprzedawałem te ważne pety i to jest nauczka na przyszłość, żeby tego nie robić. Ja cię kręcę, skąd ludzie to biorą? Patrzcie, jakie tu są rzeczy. Jeszcze w wersji Rainbow jest ten Monkey Balloon, czy jak on się nazywa. Ja, ej, naprawdę, niektóre te Trading Plazy są tak mocne, że aż nie mogę stąd wyjść, bo po prostu patrzę. No mój ulubiony pecik! No ja go muszę mieć, widzowie. A tutaj patrzcie, Neon Cat jest za 900 milionów. Kurde, ale tu są rzeczy. Naprawdę, tutaj warto by było przyjść na solidne zakupy. Ale my musimy się, słuchajcie, zapytać, bo ten Neon Dog na pewno, słuchajcie, daje właśnie te punkty, więc to się przyda. Zacząłem się tutaj targować, żeby, słuchajcie, kupić tego Neon Doga za 700. Okej, dobra. On chce 800, może być 800. Ja tylko, słuchajcie, mam nadzieję, że ogólnie on daje ten efekt, że mogę zrobić potem to Golden Jajo, bo... Znaczy to Huge Jajo, bo nie jestem przekonany, słuchajcie, ale chyba tak. Chyba, słuchajcie, on był do tego zdolny, więc bierzemy za 800 milionów, kupujemy, a jak nie, to sprzedam to drożej. Co gość ma za armię? Wy, co to są za ludzie? W takim razie, wiecie co? Ja też wystawię tutaj jakieś swoje rzeczy, bo tutaj są naprawdę bogaci gracze, więc może oni będą chcieli się skusić. Damy, słuchajcie, tutaj tą flopę za 103 miliardy. Lecimy z kameleonem dalej, słuchajcie. 48 nie milionów, tylko miliardów. Oczywiście, że tak. Dobra. Lecimy jeszcze dalej. Słuchajcie, ja bym tak, party axolotle te goldeny wystawił na przykład po 150 milionów. Myślę, że są więcej warte, ale niech po prostu one zejdą, nie? Safari katy po 60 milionów, wiecie, po prostu żeby zarabiać, bo ja teraz wydaję, więc dobrze byłoby też zarobić małe co nieco. Scary katy, słuchajcie, no scary katy mi się nie przydadzą, te scary korgi też mi się nie przydadzą, no nie? My wiemy, że super korgi się przydaje, ale możemy jeszcze wystawić, słuchajcie, popatrzcie, tego ziomeczka na przykład za 1 miliard. Spróbujmy. Tutaj, słuchajcie, gość zaproponował Huge Doodle Cata, który jest warty 45 miliardy, a ja zaproponowałem Huge Peacocka wartego 33 i dokładam 5 miliardów. Może to jest całkiem uczciwy deal, ale niestety gość nie chciał. Yo, ale dobra, sprzedał, słuchajcie, nam się jeden Safari Cat. No, nie ma się czym jakoś gigantycznie jarać, bo to tylko 60 milionów, ale możemy... O, co się teraz sprzedało? Kolejny się sprzedał. Dobra, to co? Rozpoczynamy akcję, słuchajcie, 65 milionów za axolotle. Dawajcie. Śmiało, chyba że ktoś woli Safari Cat. No to też możemy tutaj za 65 milionów wystawić. Śmiało. Kupujcie, panowie, bierzcie wszyscy. Widzowie, zaraz sprawdzimy sobie, ile tych punkcików dawał ten Neon Dog i Crowdcat, bo właśnie chyba po 2, ale korzystając z sytuacji, że jest tutaj wszystko jakby dostępne i mamy tutaj aż huge czpety w ilości 3, to uwaga, potwierajmy sobie te właśnie jaja. Yo, Mythical Clover Axolotl. Dlaczego to jest o tyle spoko? Bo ja jestem w stanie, słuchajcie, stąd zrobić normalnie Rainbow, tam Goldena, Dark Matera z właśnie tymi axolotlami i to mogłoby się nawet opłacać. A kasy mamy tak dużo, że no widzicie. Dobra, teraz tak, musimy zrobić tylko jedną rzecz, a mianowicie muszą nam się usuwać te i musi nam się usuwać ten, bo ten nam się nie przyda. Ale popatrzcie, te axolotle dają po 1,27, więc raczej mało, ale potem my jesteśmy w stanie przerobić je na coś takiego, widzowie, więc one mogą się naprawdę opłacać. Dobra, to otwieramy w takim razie i oczywiście liczymy też na szczęście. Yo, dobrze się trafiło, ale na szczęście, że trafi nam się jakiś huge pet. Ja wiem, szansa jest zerowa, ale mamy wykupione to, że mityczna jest właśnie jakby większa szansa na te mityczne. Mam dodatkowo wykupione potrójne jaja, skipowanie jajek i jeszcze mam wykupione, że mam większe szczęście w tych jajach. Jakoś tak to mniej więcej działa. Same mitykale teraz lecą i to całkiem spoko. Zaraz pójdziemy zrobić to na Golden, Dark Matter i tak stratatata. Ale to się naprawdę może opłacać. Korgi oczywiście nie potrzebuję, no nie? Te korgi i tak dalej, nic. Albo axolotle, albo właśnie te huge pety. Tylko no właśnie, na te huge pety jest zerowa szansa, prawda? Tam jeden do pewnie miliona czy coś takiego, więc na to się akurat nie nastawiam. Ale o! Dwa klawer axolotle naraz! To jest dobry łup, to jest naprawdę dobry łup. Ja nie wiem, czy one w ogóle są dużo warte, bo ja ich mam całkiem sporo, ale na przykład po 200 milionów można by je sprzedawać, no nie? Albo nawet po 100. Niech będzie nawet po 100. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja teraz siedział tutaj i sobie na przykład zdobywał te jaja. Dobra, ile my mamy, słuchajcie, tych Clover Axolotl? Musimy to sobie sprawdzić, więc Clover Axolotl. Dobra, i my mamy, słuchajcie, ich... No, tu są jeszcze w wersji Golden. To co, najpierw Golden byśmy sobie walnęli. Ty, a te są rainbowowe, ale mi Rainbow chyba nie...
A one mi poleciały? Nie, no mi leciały teraz tylko te. Mamy też tutaj prezencik, więc słuchajcie, odpakujmy sobie prezencik. Let's go! Diaksiki z Afriko, dawaj mi tutaj też to, lootbag. I dobra, otwierajmy sobie jeszcze tego trochę, bo mi się wydaje, że jeżeli tutaj shiny żaden nie będzie. Wow, dobra, jeszcze Clover Fairy, zapomniałem o tym, że Clover Fairy może być całkiem spoko, ale na razie nie potrzebuję. To zrobimy tak, najpierw goldeny, a potem właśnie na dark matery. I dark matter wtedy będzie mógł być maksymalnie 26 i właśnie w tym... O, bo bym trafił link merchant, zaraz zobaczymy. W tym trading plazy tańszej jesteśmy w stanie to sprzedać. I właśnie tak, słuchajcie, zaraz zrobimy. To polećmy, tylko zobaczmy jeszcze, czy to, co kupiłem, a mianowicie Cloud Cat i ten Neon Dog, czy one faktycznie dają po 2 punkty. Bo jeżeli one dają po 2 punkty, to to był bardzo dobry deal, że ja wziąłem faktycznie tego Cloud Cata za ile? Tam 700 czy 800 milionów i Neon Doga też po 700-800 milionów. A mówię, potrzebuję 50 punktów do tego huge jaja. Zaraz się tam wbijemy, ale uwaga, zróbmy sobie tutaj ładnie, pięknie, patrzcie, pach, 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 dobra. I teraz tak, robimy sobie tutaj, are you sure? Jestem bardzo sure, mordeczko. Let's go. I teraz mówiliście mi, że dobrze jest nacisnąć napis repeat i to ci po prostu samo wszystko robi, nie muszę tego wybierać, więc bardzo dziękuję. W ogóle słuchajcie, w momencie, kiedy ja wrzucam ten film, to już pewnie jest nowy update tutaj właśnie, ale ja jestem na wyjeździe, więc niestety tego update'u, słuchajcie, nie mogę zobaczyć, bo ja nagrywam to przed właśnie tym update'em. Dobra, powstały nam, słuchajcie, takie oto trzy peciki, to wrzucimy je do Dark Matera zaraz, co? Albo może zrobimy ich więcej, wtedy wrzucimy do Dark Matera. Jeszcze trzeba będzie zrobić je na Rainbow, ale uwaga! Tak, Cloud Cat daje 2 punkty i Neon Dog też daje 2 punkty. To ile my teraz tego mamy, słuchajcie? Ile my teraz w tym momencie tego tutaj posiadamy? Mamy 20 punktów. To o 30 za mało. Ty, a jaka jest szansa, że w Traveling Merchancie cokolwiek będzie sensownego, tak naprawdę sensownego? No nie, no, błagam, cały czas wypadają te same rzeczy i to jest raczej cienkie. Dobra, wbiłem się tutaj i czekaj, to jest super kor... A, za 2 miliardy. Myślałem, że jest jakoś taniej, nie wierzę. Ale on na pewno nie jest tyle warty. Tutaj ten też nie jest tyle warty. Czemu ludzie wystawiają to po 2? O, myślałem, że to Cloud Cat, ale my potrzebujemy, słuchajcie, nie Scary Cata, tylko Cloud Cata właśnie. Dobrze, mi się to już zaczyna wszystko mylić, ale chyba tutaj na tej Trading Plaza nic nie ma. Co to jest za koleś? On ma 4 Titanic Huberty. Wy, ty, fy. Ja cię kręcę, nie, no nie mogę. I ja mam, słuchajcie, dealować z takimi ludźmi. Patrzcie, tu w ogóle absolutnie pusta Trading Plaza. Ale dobra, to ja w takim razie wystawię, słuchajcie. Może on by chciał na przykład takiego. O, patrzcie, patrzcie, wystawimy mu tego, bo ten jest dobry, ten jest dobry, słuchajcie. Wystawimy mu za 8 miliardów, co wy na to? Lecimy, uwaga, 8B. Let's go, stary, może kupisz. Fajny pecik. Ja cię kręcę, popatrzcie, tutaj są 3 Titaniki. Tutaj gość ma 4 Titaniki. Tutaj w dodatku jeszcze jest 1 Titanik. Serio, oni mają nieprawdopodobnie dużo kasy, a nie chcą ode mnie nic kupować. Yo, Dark Matter Clover Axolotl sprzedany za 300 milionów, słuchajcie. Wystawiłem tutaj takiego jednego śmieszniutkiego ziomeczka. Dobra, tego możemy spróbować wystawić za 200 milionów i zobaczyć, czy wtedy te axolotle będą się opłacały. Dobra, sprzedajemy, let's go. Party axolotl też zszedł za 60 milionów, a my mamy tutaj na przykład partyka. Ej, co tu się sprzedało? Znowu? Ej, naprawdę, po 60 milionów to one dobrze schodzą, a party dogi na przykład jakbym wystawił po 72 miliony, to może ktoś by się jeszcze jeden zszedł. Dobra, to dawajcie te party dogi, kupujcie. Scary Cata mogę na przykład wystawić, słuchajcie, za 200 milionów. O, Scary Cata, bo on się nie przyda do tego odcinka. Yo, Zero Damage'a wydra za 300 miliardów? Party Dog za 25 milionów, właśnie chciałem go, słuchajcie, kupić. Właśnie chciałem go kupić. Dawaj, no kupuj go. Za 25 milionów... Aha, już go nie ma. Co? Dobra, widzowie, mamy tutaj tak, Balloon Dragona za 1 miliard i mamy Knife Cata. To teraz tak, weźmiemy tego Teama Mac Profita. Dawaj, Team, chodź tutaj na deala, mordo. Zrobimy tutaj deala. Aha, muszę poczekać. Ej, patrzcie na to, Huge Comet Cyklop, a ja bym zaproponował Flopę i 5 miliardów. Co ty na to, mordeczko? Ej, to mógłby być fajny deal. Tutaj w ogóle gość ma fajne itemki, które mi by akurat się przydały. Tutaj dobrze byłoby, słuchajcie, z nim zadealować. Więc uwaga, jaki on ma tutaj nick? Sam Hitman, dobra, Sam. A to nie tutaj, mordo, tutaj, o, tutaj będzie Sam Hitman, dawaj, stary, zadealujmy się. Natomiast tutaj jest za 780 milionów, stargowałem się, słuchajcie, i biorę tego Knife Cata, bo potrzebujemy tych punktów, no nie? Kurde, tutaj gość nie chce się zgodzić, ale wiecie co, wezmę tego Cloud Cata za 1 200 000. Ja wie... Co? On jest w tre... Ale ja go chcę wziąć. Dobra, wziąłem go, słuchajcie, wziąłem go tutaj, kupiłem, mimo że to jest całkiem drogo, to po prostu, wiecie, ja chcę zrobić to jajo i mieć już święty spokój, no nie? Ej, w ogóle tu
to jest PopCut, słuchajcie, za 4 miliardy. A może ja bym, słuchajcie, tutaj spróbował od niego kupić na przykład za 2? Nie wiem, możemy spróbować, słuchajcie. No ta, oczywiście, że się nie da. Korci mnie, słuchajcie, aby kupić tutaj anime Unicorn. Nie wiem z jakiego powodu, ale mam wrażenie, że on też może się nadawać do tego, co chcemy zrobić. Tutaj są Storm Dominusy po 750 milionów, więc to też całkiem spoko opcja, żeby kupić. Mimo, że ja sprzedawałem je po 700, wiem, ale mówię, ja muszę, słuchajcie, zebrać te punkty i mieć już święty spokój, więc uwaga. Skrobli, spróbujmy z tobą zatradować. Skrobli, jakbym kupił 3, to czy były na przykład po 700? Dobra, widzowie, 2,2 miliarda za 3 Storm Dominusy i to daje nam kolejne 3 punkty, więc już niech będzie, słuchajcie, niech już stracę te 2 miliardy. No szkoda, trudno, bo naprawdę nie jest to najniższa cena, ale po prostu potrzebujemy tych punktów. Yo, Nyan Cat i to za 50 miliardów, no jest grubo. Kolejna Trading Plaza i uwaga, tutaj jest na przykład Knife Cat po 1,5, bardzo dużo. Storm Dominus po 850, no już trochę lepiej. Ten raczej się nie łapie, prawda? Dobra, tutaj Storm Dominus za 800 on chce, no kurczę, no jest drogo, no powiem szczerze, no jest drogo, panie i panowie, no nie jest to opłacalne, na przykład ten Knife Cat to w ogóle, nie, to w ogóle odpada. Tutaj jakieś peciki po 1 diament, co tu się w ogóle dzieje? Ej, serio, po co ludzie tak to wystawiają? Po 1 w ogóle? Dobra, teraz jestem na Pro Trading Plazy i tutaj niestety chyba nie widzę w ogóle żadnego peta, który byłby, słuchajcie, do tego potrzebny. Ja się kręcę, ej. Ta zwykła Trading Plaza, mam wrażenie, że tam nic nigdy nie ma, a tutaj też nie ma, bo po prostu jest to wszystko za tanie. Ci ludzie mają tutaj za dobre pety, aby wystawać jakiegoś Cloud Cata na przykład, a przynajmniej tak mi się wydaje, no nie? Jakieś jajca tu są podyche. Tutaj jakieś, no widzicie, takie aksolotle, jak ja wystawiałem, normalnie tutaj siedzą, ale nie ma tego, co ja potrzebuję w tym momencie. Ej, serio, robi nam się poważny problem, bo ja nie wiem, czy słuchajcie, ubywa tych dobrych pecików, jak Storm Dominusy, ale naprawdę tutaj nie idzie nic takiego kupić. Serio, ani na jednej Trading Plazy, ani na drugiej. Widzowie, ja niestety nie pamiętam, ale czy przypadkiem ten Cyklop Comet, on też się nie zaliczał do tego? Kurde, nie pamiętam. Musiałbym, słuchajcie, to sprawdzić. Najgorzej by było, gdyby, słuchajcie, się nie sprawdziło, ale kupuję to, słuchajcie. Kupuję kolejnego. O Jezu, dlaczego? Nie wiem, za szybko. Dobrze robię. No jak? No oni mi nie pozwalają kupić. No panie profesorze. Ja cię kręcę. Dobra, kupuj drugiego. Nie, jeżeli ja na tym stracę. Znaczy, nie, no stracić nie stracę. Akurat za 1 miliard to one zejdą. Raczej nie powinno być z tym problemu. Ja je tutaj wezmę i zaraz sprawdzimy, czy faktycznie one też się nadają. Czy one mają chociaż jeden w ogóle tam ten punkt. No jeżeli tylko jeden, no to trochę luz, bo można było Storm Dominusa kupić, no nie? Ale jeżeli ma na przykład dwa te wiecie, punkty, no to już jest dobrze. Jaką armię ten chłop zrobił? Popatrzcie! Same szmaciane koty. Yo, ale to dobrze wygląda. Ej, serio. I widzowie, moment prawdy. Jeżeli tutaj Cyklop nie będzie, to... Omgy. Nie ma tu Ale spoko, akurat tutaj tym się nie przejmuję. O, tutaj mamy, patrzcie, Storm Dominusa. Za 700 od razu go biorę, w ogóle w ciemno, no nie? Ten za 2 miliardy, on chyba dawał tylko 2 punkty, więc średnio. Ale wow, kameleon po 36? On nie jest warty więcej? Jakoś strasznie tanio ten kameleon. Dobra, chciałem powiedzieć, że akurat na kometach, cyklopach nie straci się dużo, dlatego że można, słuchajcie, bez problemu je wystawić na przykład za 1,2 miliarda i one schodziły. Pamiętam, że mi schodziły w tej cenie, więc akurat jakby nie ma płaczu, ale po prostu ja potrzebuję, słuchajcie, petów teraz, no nie? Tych dobrych, a nie bawienia się w kupowanie i sprzedawanie. Serio, ja muszę zrobić to jajo, więc dajcie mi jakby do tego narzędzia. Kumacie, ja po prostu potrzebuję narzędzia do tych petów. Uuu, widzowie, tu jest MP Rebe Rebe za 1 miliard, a on daje chyba 2 punkty, więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko traf. Bierzemy go w takim razie. Tutaj Anime Unicorn za 800 milionów. Myślę, że on też może dawać. On chyba tak i chyba Capybara też, więc weźmiemy, słuchajcie, i tego, i Capybarę też kupię, bo w ogóle, no, Capybara na pewno daje i ona dawała chyba ze 3 punkty nawet, więc dawajcie, kupimy to, słuchajcie, no najwyżej stracimy, ale robimy mocne zakupy, słuchajcie, mocne zakupy są tutaj robione, więc let's go. I po raz kolejny chwila prawdy, zobaczmy, słuchajcie, który pet robi robotę, a który nie robi. Dobra, wiemy, że Capybara daje tylko 1 punkt, więc słabo, ale Capybarę będzie dało się sprzedać. Anime Unicorn daje 1 punkt, ale za 800 milionów to nie jest jakaś gigantyczna strata. Nawet nie wiem, czy tego drożej nie da się sprzedać. Natomiast MP Rebe Rebe faktycznie daje dobrze punkty, więc to mi się podoba. Dobra, teraz tak, zaznaczmy sobie, słuchajcie, wszystko, co moglibyśmy tutaj faktycznie oddać. No poza Capybarą, bo Capybary to naprawdę szkoda, no nie? Ile będziemy mieli teraz punktów? Teraz mamy punktów 27. No, specjalnie nie dodaję tego, słuchajcie. Tego nie chcę dodawać. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, na pewno, popatrzcie, za 900 milionów Storm Dominusa. Ja go biorę, słuchajcie, bo naprawdę już jakby za ciężko. Jest tutaj za ciężko, bo wiecie, wy tutaj macie 30-minutowy odcinek i wszyscy
są happy, ale ja tutaj siedzę, nie wiem, no piątą godzinę czy coś. Co mi tanio skrykat. Jakąś piątą godzinę to tak myślę, że minimum i naprawdę już jest ciężko, serio. Po prostu muszę już zebrać na to jajo, a widzicie, że jestem dopiero w połowie. Trochę korci, słuchajcie, ten Inferno Dominus, bo wiem, że on coś tam dawał, tylko czy on dawał jeden punkt czy dwa? On może dawać dwa, to tak chyba minimum, co? Tutaj po raz kolejny Storm Dominus, słuchajcie, i kupuję to. No co jest grane? Czemu ja tego nie mogę kupować? Słuchajcie, tak strasznie lagują te serwery, że to jest masakra. Dajcie mi go kupić, no i to jest tak zawyżona cena, że po prostu gość powinien się cieszyć. Tutaj natomiast, słuchajcie, umówiłem się na 2 miliardy za Inferno Dominusa, więc po prostu już go weźmy. Ja wiem, mi się zdarzało nawet sprzedawać je po miliard, no nie? Ale muszę zobaczyć po prostu, ile to daje, ile on daje, bo jeżeli on na przykład daje 3 punkty, no to może być grubo. I uwaga, po raz kolejny moment prawdy, on daje 3 punkty! Yo, no to totalnie warto było go kupić. To w ogóle... Bardzo warto je kupować, jak one będą na przykład po 2 miliardy. Serio, to naprawdę jest dobry deal. Ej, widzowie, ja pamiętam, że one potrafiły oddać. Pamiętam, że to dobrze robiło. Nie pamiętam tylko, ile on, ale ten na pewno był jakby tym, czego potrzebujemy. One dawały jakieś punkty. Jezu, tylko pytanie, czy to nie było jeden. Dobra, kupuję. Kupuję, słuchajcie go. On i tak miliard to jest nie najgorsza oferta. Tutaj Neon Twilight. A czy ja przypadkiem nie mam tego? No, czekaj, może tak wpiszę? Nie. Czekaj, jak on się nazywa? Dobrze to napisałem, czyli ja go po prostu nie mam. Dobra, kupuję go. One dawały, one pamiętam, że dawały punkty, więc może warto jest coś takiego zrobić. O! Aha, kurczę, popatrzcie na to. Tutaj jest fajny Cloud Cut, tylko że w wersji niestety tej tęczowej, a my tęczowej tutaj nie chcemy. Więc po raz kolejny polecimy teraz do normalnego świata i zobaczymy tego Neon Twilighta. I do tego wszystkiego zobaczymy jeszcze tego baluna. Uwaga, dobra, Twilight jest za 2 miliardy. To dobry deal, to dobry deal, a balon jest za jeden, no szczerze mówiąc, no może się go pozbyć. Tak jak kapibary się nie pozbędę, nie ma po prostu opcji, tak go można się pozbyć już bez przesady. Zaznaczmy, słuchajcie, wszystko, co na tej, na razie mamy, co chcemy wykorzystać i zobaczmy, ile będziemy mieli punktów. Mamy, słuchajcie, w tym momencie 37 punktów, więc jest dobrze. Ojo, Storm Dominusy po 500 milionów, szybciutko, szybciutko. O Jezu, to jest totalnie oferta deal życia. Dawaj szybko, kupuj to, kupuj, 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 kupuj. No jak za szybko? Nie robię tego za szybko, lamusiaku. No daj mi kupić jeszcze jednego. Dobra, będą dwa. Okej, przynajmniej dwa mi się udało kupić, ale było ich tutaj więcej. Kurde, szkoda, że się nie dało kupić po prostu tych czterech i to by było naprawdę dobre. Ej, tu słuchajcie, jest Neon Griffin i on, słuchajcie, pamiętam, że też robił te punkciki. Pytanie, czy on robi jeden punkt, czy dwa, czy może nawet trzy. Słuchajcie, kupuję go. Serio, trochę ryzyko, wiem, za 2 miliardy to może nawet całkiem spora cena była. Ale mimo wszystko, my musimy naprawdę już to zrobić, bo ja tu siedzę, nie wiem, milion godzin. Dosłownie, słuchajcie, milion godzin to jest chyba uczciwe określenie. Więc po prostu kupujmy, słuchajcie, co tutaj leci. Tutaj może jest coś ciekawego w budce? Nie. Tutaj w tej budce akurat nie ma. Ale wrócimy się i zobaczymy, czy faktycznie ten Neon Griffin coś daje. Ej, naprawdę, wyprztykamy się z całej kasy, więc słuchajcie, jeżeli ktoś chce życzyć jakiegoś donajcika z tych rzeczy, to śmiało zapraszam, 3 punkty ma. Dobra decyzja. To była dobra, słuchajcie, decyzja, żeby go wziąć. Ale naprawdę, wyprztykamy się z całej kasy, nie? W ogóle w opisie filmu ja daję nick mój, bo wy pytacie, gdzie można, słuchajcie, to wysyłać. To jak wyślecie, to może kiedyś Titanic Peta zrobimy, no nie? Ale w tym momencie, uwaga, czy my mamy 39 punktów? Czy wszystko zaznaczyłem? Dobra, teraz chyba wszystko zaznaczyłem, co chciałem i mamy 43 punkty. Koala wystawiona za 2,5 miliarda, słuchajcie. Ona pewnie coś daje. To jest tak jak Capibarito, no nie? Ale ja mimo wszystko nie wiem, więc trochę się boję aż 2,5 miliarda w to wkładać. Tutaj sobie oglądam inne peciki. Co to jest w ogóle za pet? To jest Elf Dog, ale w wersji Golden. Yo, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek coś takiego widziałem, ale mocno. No te na pewno, słuchajcie, oddają. Mosaic Griffin i Mosaic Dove, ale nie będę tego robił. Uuu, Inferno Dominus, słuchajcie, my już wiemy, że one dobrze oddają. One dają aż 3 punkciki, więc słuchajcie, zgarniamy go. Dodatkowo mamy tutaj i Cloud Cata. Nie, to jest Knife Cut, sorry. I jeszcze Storm Dominusa, więc no lecimy, słuchajcie, lecimy z tym, bo to są darmowe punkciki, które mi się tutaj bardzo przydadzą, nawet jeżeli on jest warty mniej, rozumiem, to słuchajcie, nie ma to dla mnie teraz znaczenia, kupujemy, po prostu jedziemy tutaj z tym tematem i oglądajmy dalej, czy ktoś tutaj coś ma jeszcze ciekawego, jakieś malutkie tepeciki śmieszne takie, no, jakieś takie fajne. Ajajaj, Cloud Cut, słuchajcie, za miliard, ajajaj, trochę dużo, ale dobra, kupmy to, słuchajcie, kupmy go, mimo że miliard 50 milionów, no drogo, fest, dobierzemy go. I teraz tak, przeglądam sobie, co my tutaj dalej mamy. Empire Berebe za 1200. Dawaj, 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 dawaj.
bo on daje aż 2 punkciki. I teraz, jeżeli dobrze, słuchajcie, wszystko policzyłem, to powinniśmy mieć... Wow, czy to jest Hellerock w wersji basic? Taki malutki? Pierwszy raz go chyba widzę. Ej, powinniśmy mieć już chyba wszystko, że autentycznie już równe 50 punktów. Więc widzowie, zobaczmy. Po prostu sprawdźmy, czy już mamy 50. Uwaga, zaznaczam tylko te, które, słuchajcie, muszą iść do rozwalenia. Czyli tak, Popcat nie, ten Blubstein też nie. Tutaj te wszyściuteńkie speciki też, słuchajcie, stąd idą. Tutaj też stąd idą. Kapibara nie idzie. Idą wszystkie te najfkaty. Yo! W ogóle aż za dużo tego mam. Ale jazda, nie? Ale jazda, widzowie. Czyli jeszcze 800 robuxów i wtedy mogę mieć to jajo, kumacie? To aż za dużo. To w takim razie, słuchajcie, mogę dodać te 3 najfkaty, a w takim razie wyciągnąć sobie coś, co jest mniej więcej wartościowe. I co, słuchajcie, z tego jest wartościowe? No tak naprawdę ten Griffin może być coś warty, co? On za tak z 2 miliardy? Nie, on na pewno, słuchajcie, jest warty z miliard, więc go możemy śmiało sobie tutaj wyciągnąć. I jeszcze 2 punkty możemy sobie wyciągnąć, więc pytanie, z którego, słuchajcie, z którego? Może z MP Rebe, bo on dobrze chodził? Albo z tego Neon Twilight Cata. Albo jeden z anime Unicorn, a jeden można wyjąć z czegoś innego, na przykład z Knife Cata, no nie? Patrzcie, takiego. O! I teraz zaoszczędzimy i Knife Cata, i Balloon Dragona, i anime jeszcze tego, oraz oczywiście te pozostałe, czyli Popcata i Blubsteina, i możemy to zrobić. Problem jest taki, że się totalnie wyprztykaliśmy, słuchajcie, z kasy, więc ja nie wiem, czy to tak naprawdę była taka dobra decyzja. No ale mi nie pozostaje nic innego, jak tutaj widzowie teraz w tym momencie to expić, dlatego że ja ten świat hardcora oczywiście muszę dalej wbijać, więc dawajcie, dawajcie. Rozwalajcie tutaj przyściutko, lecimy, lecimy. Czy ja mam zaznaczone wszystkie te ekskluzywne, wiecie, dziwne rzeczy? Tutaj mamy jeden dzień, tutaj mamy jeden dzień, tutaj mamy 3 godziny. Dobra, czyli dobrze leci. W takim razie rozwalamy, panowie, bo mamy dopiero 15 milionów. To ewidentnie za mało. Tak być nie może. Rozwalaj to, rozwalaj to, rozwalaj to, rozwalaj to. I w ogóle zaraz będzie kolejny prezencik za 40 sekund, więc dawaj, dawaj jakiś dobry prezentinio, żeby mi tutaj wjechał Ninio. W ogóle to warto rozwalać te prezenty, czy bardziej te kubki? Nie, no chyba bardziej prezenty, co? Bo one mają więcej życia, one na pewno mają więcej życia. Dobra, to rozwalajcie to, rozwalajcie to. Ja oczywiście zaznaczyłem sobie przeciki na te Rainbow Coince, dokładnie tak, żeby one mi zbierały te Rainbow Coince, ale sam... Co jest? Yo! Sami widzicie, że to i tak idzie totalnie jak krew z nosa, nie? Nie wiem, słuchajcie, co mam zrobić, żeby to przyspieszyć. Ja cię kręcę, można, zbieraj to. Po prostu to zbieraj, wszyściutko tutaj, wszyściutko. Jedziemy, 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 jedziemy. Takie kubki razy 3 powinny być, słuchajcie, wszędzie. Tak dosłownie wszędzie, no nie? Albo razy 10, razy 25, razy 5, razy 100 też widziałem taką. Wow! Stać mnie na jakieś jajco! Nie no, świetnie, bardzo mnie to cieszy. W tym momencie na pewno pójdę i wydam wszystko na jajco, ale popatrzcie, jak strasznie wolno się to wbija. W ogóle jest sens to wbijać? No nie wierzę w to. No popatrzcie. Ale dobra, odpakujmy sobie, słuchajcie, tutaj prezencik. Może on dałby mi trochę kartun końców. Oczywiście, że nie da mi... Ej, nie, no trochę dał, 240 koła. A ja muszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz, słuchajcie. Jakbym sobie poszedł tutaj na spawnika, no nie? Czekajcie, czyli tak, wchodzę sobie tutaj w shopa, prawda? I jeżeli ja zostawię tutaj... Ale ja nie wiem, czy się da. W daycare, no nie? Da się tutaj do daycare'a normalnie dostać i tutaj zostawić i dostałbym na przykład te kartun końcy, bo ja w sumie tego nie sprawdzałem chyba. Ej, mam tutaj claim? Ale ja dostałem te monety. A ja nie chciałem tych monet, mordo. Ja chciałem te ta... Ja! Znaczy, czekajcie, no możemy spróbować i tak to zenrolować, no nie? Ale ja myślałem, że dostanę tutaj, wiecie, te takie... Te kartun właśnie, no nie, nie, nie kartun, nie kartun. Chodzi mi cały czas, żeby nie było. O te rainbow, tak, o te mi dokładnie chodzi. Więc dobra, enrolujecie się, panowie? No i działa. A spróbuję być, słuchajcie, jeszcze tutaj cwany. Widzę, że akurat tutaj ktoś rozwala tą skrzynię, ale może tutaj bardziej się opłaca faktycznie siedzieć i orać tą skrzynię. Zobaczmy, ile z niej zarobię. No, mamy 17,5 miliona, a dostajemy... O Jezu, no też niedużo. Dobra, a teraz jakbym tymi pecikami tutaj porozwalał, bo wiecie, ja mam tą flopę. Warto o niej pamiętać, że jednak ta flopa dużo daje, ale to nie jest jakiś game changer. Absolutnie, no. Rozwal teraz tą skrzynię i zobaczmy, ile teraz dostaniemy. No coś się zarabia, ale nie jakoś potężnie, bym powiedział, no. A czy dobra, jakbym sobie mega oddalił tutaj ekran i sobie tutaj siedział normalnie, no nie? I wszystko tutaj ładnie, pięknie to rozwalał. No to może jeszcze jak cię proszę. Dobra, dawaj tutaj tą skrzynię. Okej, rozwal. Rozwalaj, 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 rozwalaj. Dobijemy pewnie z 18. Tutaj ciach, ale jak to jest w ogóle możliwe, że my, słuchajcie, w świecie Axolotli zarabiamy więcej? No mam wrażenie, że teraz serio zarabiamy więcej niż w tym świecie pikselowym. No jakby jaki to ma sens? W ogóle to nie ma żadnego sensu, no ale patrzcie, nagle mamy 18, no nie? Czyli jakąś robotę to robi, nie? Ewidentnie, słuchajcie, jakąś robotę to robi. Nie, no jest szybciej.
Jest, słuchajcie, szybciej, jakby totalnie bez beki mówię, nie? Jest naprawdę, słuchajcie, dużo, dużo, dużo większe tempo. Dobra. I rozwalaj to! Uuu, końcy razy 5, to lubimy, słuchajcie. Końcy razy 5, widzicie jak oddaje? Mocno teraz oddaje, bo już 19 milionów sobie dobijamy, a my potrzebujemy mieć 75, prawda? Patrzcie, jedna taka skrzynia dała nam milion, no nie? Więc oddaje, słuchajcie. Można powiedzieć, że ewidentnie oddaje. Dawaj kolejną. I dobra, jedziemy tutaj dalej. W tył, w zwrot i dawaj, tutaj zbieramy wszystko. O, tu jest razy 5. Dobra, dobra, tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, tutaj i powinno nam się zrespić i się zrespiła duża skrzynia, no i dopiero 20 milionów, ale nie, jest to szybsze, słuchajcie, jest to jednak szybsze, potwierdzam, przyznaję, lepiej chyba w tym świecie jak solotlowym orać, serio, naprawdę, no trochę dziwne, wiem, ale naprawdę jakby nie fejkuję, serio, tak mi się wydaje, że to jest dużo, dużo lepsza opcja, rozwal to i teraz ciach w skrzyneczkę, let's go! Ej, dobra, dawaj te 20 baniek, bo jakoś tak, jakoś wolno nagle zaczęło to przybywać, co? Tak jakbym pewnie tego nie zbierał, tak mi się wydaje. No tak, ale popatrzcie, my mamy dopiero 21 milionów, no nie? A jednak tutaj siedzę już pewnie z 5 minut. Jakby to jest tym największym problemem, że ja potrzebuję teraz dobić 75 milionów aż, żeby przejść sobie na ten kolejny etap, a my się bawimy w jakieś takie naprawdę małe kwoty. O, tutaj akurat końce razy 3, więc spoko, no bo to da tak z pół miliona, no nie? Ale mimo wszystko to bardzo, bardzo wolno idzie. Dobra, da pół miliona chociaż? Dało. Uuu, dało 600 nawet. Ej, to nieźle, to słuchajcie, niezły wynik i dawaj kolejną. Taka skrzynia razy 25 by się przydała, tak. Znaczy, wiem, na to szansa jest zerowa, ale fajnie by było, o tyle mogę powiedzieć, no nie? To by się na pewno przydało i to dobrze by dało. To dobrze by dało, oj tak. Miałbym wtedy 40 milionów pewnie, nie? Tego właśnie. Dobra, dawaj tą skrzyneczkę, let's go. Teraz dla porównania wróciłem się tutaj, żebyśmy zobaczyli, słuchajcie, na ile to oddaje miejsce. Zobaczmy sobie. No, akurat tutaj przylagowało, ale kumacie, jakby, żeby sobie zobaczyć, czy na tym lepiej wpada, czy raczej, słuchajcie, na tamtym miejscu. No! Ty, nie, no tutaj wpada trochę. Ale nie, tamta skrzynia, tamta duża skrzynia jednak robi największą robotę. Fajnie, że ja sobie tutaj spamuję, ale jednak tam chyba przybywało szybciej, co? W takim razie ja będę musiał wykorzystać te właśnie pety i jutro robimy to jajo.